nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, pewna jak stary film. Male kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani, prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach, jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już sensu w małym kinie, w małym niemym kinie w Titriano. I co dobrego u państwa? To małe kino, ten film, czy wspomnienia, to tak na drugie śniadanie do kawy na przykład. A u nas, no właśnie, same chyba desery, chyba tak to wygląda. Oto taka opowieść. Mówili o nim najlepszy tancerz tanga. A to dzięki brawurowemu wykonaniu tanga Apasz ze Stanisławą Nowicką. Był także niezrównanym wykonawcą piosenek, monologów i skeczów. A dowód znalazła niezawodna, jak zawsze, Teresa Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się pięknie składa, że dziś mija 122. rocznica urodzin Tadeusza Olszy, aktora, który zadebiutował w 1918 roku. A że przeżył 90 lat, widzowie i przed, i po wojnie mogli cieszyć się jego talentem. I powiem państwu, że to niesamowite, że dzięki taśmom zachowanym w archiwum Polskiego Radia, dzięki głosowi Tadeusza Olszy, możemy się w zasadzie cofnąć do XIX wieku. Tadeusz Olsza po wojnie występował w kabarecie Siedem Kotów w Krakowie, w kabarecie Szpak, grał w teatrach Buffo i Syrena, oczywiście w Warszawie. My posłuchamy nagrania spod wieczorku przy mikrofonie z 1959 roku i piosenki z audycji Panowie o Paniach Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego z 1956 roku. Piosenka zresztą może się państwu wydać znajoma, a naszego bohatera zapowie Mieczysław Pawlikowski. Sam Tadeusz Olsza. Mówię, że pan słucham. Żaden Olsza, tylko pokrzywdzony. Pan rozumie, co to jest społecznie pokrzywdzony? Do tego stopnia pokrzywdzony, że musi list pisać ze skargą, który chce właśnie do radia, proszę pana, publicznie, proszę pana, odczyty wiedzieli, o co chodzi. Jaka krzywda! Jeżeli pana do radia brzma, to pan lepiej nie mógł trafić. Proszę bardzo, proszę czytać. Więc proszę pana, kochany obywatelu, dyrektorze radiowym zło. Tak naprawdę. Studenckie koło myśli politycznej imienia Romana Dmowskiego. Bodajże tak to się nazywało. I wie pan, co musieli zmienić nazwę? Bo przez to, że mieli Romana Dmowskiego, ojca niepodległej Rzeczypospolitej, który na konferencji pokojowej w Wersalu w czterech językach wywalczył nam granicę, Polonia nie dawała im żadnych dotacji. Był problem za każdym razem, kiedy chcieli się spotkać w swoim własnym gronie na spotkaniu naukowym. Uczelnia nie... To znaczy, to jest od niedawna ta zmiana. Od niedawna ten... nie mają imienia Romana Dmowskiego. Zobaczymy, czy dostaną. Nie dostawali wsparcia. Mieli problem z udostępnianiem sal, nawet na własne spotkania. Jest ta tolerancja i wolność, o której tutaj tak bardzo mówi lewica. Jej nie ma. Ona jest tylko dla nich i nikogo innego. Wystarczy mieć Romana Dmowskiego w nazwie. Tutaj padł taki dość ważny wątek, że trzeba jednak się sądzić, koniec końców w sądach. Czy nasza debata była poprawna, czy spotkanie z kimś było dopuszczalne.
niezależne zgromadzenie studentów. I co taka organizacja, co może ogół studencki może zrobić, zaradzić w takiej sytuacji? Czy możemy zbadać w takim razie wolę studentów, czy jest zainteresowanie do dyskusji na wszystkich polach, tych skrajnych także? Że studenci zawsze są chętni do dyskusji, zawsze chcą dyskutować na różne tematy, w szczególności na te tematy kontrowersyjne. Jeśli chodzi o badanie takiej opinii, to tutaj można się odnieść do tej sytuacji z właśnie wykładem pani Rebeki Kislin, kiedy organizacje studenckie, organizacje młodzieżowe zebrały się i stworzyły list, który miał na celu obronę tego spotkania i właśnie wystosowały go do wicepremiera Jarosława Gowina. Sebastian Wijas, Stowarzyszenie Koliber. Ja mam takie odczucie podczas tej dyskusji, że jest przedstawiciel Młodzieży Polskiej i Komitetu Antyfaszystowskiego i jakby osoby z dwóch... Jako człowieka trenowałem akrobatykę. O kurka, siwa. Ale teraz wracam powoli do sportu i to też jest w jakiś sposób szukanie... Spokoju, tak. Co jeszcze wydarzy się w muzycznym show Kali tu i teraz? Słuchaj w każdą środę po 18 w Meloradiu. Czekam na was, wasza Kaja. Meloradio. Gramy tak jak nikt inny. Come, let us begin. Now in the same.
Zaprasza Natasza Kotarska. Zapraszam, zapraszam sam, albo zapraszam teraz już z Marcinem Koziołem. Witam cię serdecznie, Marcinie. Dzień dobry. Marcin Kozioł, określany jako Dan Brown dla dzieci. I przeniósł ze sobą zresztą mnóstwo książek, które dla was, moi drodzy, oczywiście mamy. Ale to powoli, spokojnie, nie wszystkie przyjemności na raz. Marcin wcześniej pracował w korporacji wiele lat, fantastycznie zresztą z sukcesami, ale w pewnym momencie podjął decyzję, że zostawia tą korporację, tak? Tak, to prawda. Że zostawia tą korporację i zaczyna pisać. Zaczyna pisać, ale zaczyna pisać dla dzieci. Czy możesz trochę przybliżyć nam ten moment swojego życia? Jak to się stało? Dlaczego dojrzałeś do takiej akurat decyzji? To nie był jeden moment. To był pewien proces dochodzenia do tego, że przez prawie 15 lat, bo przynajmniej kilkanaście lat pracowałem w różnych korporacjach, nawet nie w jednej. I miałem taki niedosyt. No z jednej strony miałem poczucie, że no, dzieje się wiele, tak? No, kariera rzeczywiście, wiesz, kwitła. Naprawdę były fantastyczne elementy tego życia, bo dużo podróżowałem, jeździłem po świecie. Miałem też poczucie, że odnoszę sukcesy, ale były też inne momenty. Kiedy zaczynałem zastanawiać się nad tym, czy to, co robię, tak naprawdę tworzy jakąś taką długotrwałą wartość. Czy to jest coś, co ktoś będzie pamiętał za 5 czy 10 lat. Korporacje mają to do siebie, że jak tylko się zmienia ktoś u steru, to ten ktoś przychodzi z nową wizją i ślady bytności tego kogoś przed nim zostają zatarte. I to tak dokumentnie, kompletnie. Po 5 latach ktoś jeszcze wspomina, że był tam sobie ktoś taki, kto działem czy firmą kierował. Po 10 już mało kto ten epizod pamięta, a po 15 to już chyba nikt. I taki był moment w moim życiu, kiedy doszedłem do wniosku, że warto zacząć robić coś, co może mieć taki długotrwały efekt, może zmieniać życie innych. No i wtedy przyszła mi myśl taka, że muszę poszukać ciebie na nowo. I to był moment, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że będę pisać. To był moment, w którym po pierwsze zrezygnowałem z dotychczasowej pracy i postanowiłem wybrać się na długie wakacje. To były wakacje dwumiesięczna prawie podróż po Indiach. Nie tylko, to były Indie, Nepal i Sri Lanka. Część podróży odbywałem pociągiem, część samolotami, część zupełnikami lokomocji, nawet fragmencik na słoniach. To był taki moment mojego życia, kiedy zacząłem, miałem dużo czasu na to, żeby po prostu zastanowić się nad tym, co dalej. Co zrobić? Właśnie nieco dalej. Ja miałem dalej nadal możliwość przejść do kolejnych firm, podjąć kolejne wyzwania o podobnym charakterze. Ale ja szukałem czegoś, co sprawi, że będę mógł powiedzieć, że robię coś naprawdę ważnego. No i podczas podróży, pociągiem zresztą, to były ponad 24 godzina podróży z Varanasi w stronę Darjeelingu. Zatrzymaliśmy się gdzieś w środku nocy, w kompletne pustkowie, cisza, a tylko słyszałem chrapanie współpodróżujących i zacząłem wtedy wymyślać pierwszą historię. Historię, która się stała się potem zaczynem opowieści Skrzynia Władcy Piorunów, książki, dzięki której, tak wspomniałaś o Danie Brownie, co niektórzy mu wspominają, mówią, że przypomina im historię Dana Browna, opowiadane przez Dana Browna, tajemnic bazujące na faktach, a jednocześnie jest to współczesna powieść przygodowa dla dzieci, a właściwie dla młodzieży. Tak, i ta książka.
książka, to ta książka, tak, stała się lekturą szkolną. Marcin, wow, to jest lektura szkolna. Jesteś jednym z czterech żyjących, po prostu, wiesz, obowiązkowych w jakiś tam sposób. Uzupełniających, ale, tak. Ale to jest tak, że obowiązkowo ten kanon jest teraz tak skonstruowany, że mamy grupę tych lektur obowiązkowych, a ponadto jest pewna, nauczyciel dokonuje wyboru z uzupełniających, i tam spośród chyba 12 książek ma w ciągu 3 lat wybrać, o ile pamiętam, po 2 rocznie, czyli 6. No a w efekcie rzeczywiście jestem na tej szodzie. W efekcie przerabia się w szkołach kozioła i z tej to podróży takiej widzisz po Indiach i na słoniach między innymi zrodził się wyjątkowy pomysł i wyjątkowa książka. I do rozmowy o tej książce i o innych wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami.